Szanowny Panie, Szanowni Panowie, zapraszam na mianę Rady. Druk numer 980. Będziemy głosować. Jeden. Tak? 981. Będziemy się głosowali. Bardzo. Panie Przewodniczący, ten głos. Nic jest gotowy, głosować. Szanowni Panie, Szanowni Panowie, zapraszam. Mieliśmy tyle czasu, mogliśmy. Zapraszam, bo będę sprawdzał obecność. Szybciutko, aby kworum i zaczynamy. Sprawdźmy kworum. Bardzo proszę o naciśnięcie, sprawdzimy kworum. Sprawdzamy kworum. Jest kworum. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ulicy Borerowskiego i Ledera 12 wraz z oddaniem użytkowania wieczystego do dnia 12 lipca 2103 roku udział wynoszącego 32 tysięczne procenta części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Drugie czytanie. Referuje pani dyrektor Wiczkowicz. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki, ale też o te poprawki dziękuję. Dziękuję bardzo. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przystępuję do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęcie projektu uchwały według druku nr 981? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 26 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku nr 981. W kwestii